Serdecznie zapraszam do odcinka 30 playlisty Mroczna historia, pod tytułem Okultyści, część 9. W poprzednim odcinku 29 opowiedziałem o pochodzeniu różokrzyżowców. W tym odcinku opowiem o zbrodniczych grupach przestępczych okupujących średniowieczną Francję. Czarna magia objawiła się również we Francji pod koniec XVII wieku w formie szeregu tajemniczych dramatów znanych pod nazwą Sprawa trucizn których pierwszy akt miał miejsce w 1666 roku słynna markiza de Bravilliers rozpoczęła swoją niesamowitą karierę przestępczą we współpracy ze swoją kochanką Sainte Croix te niezwykłe kobiety przez 10 lat Hobbystycznie próbowały różnych wolno działających trucizn na swoich najbliższych krewnych i spowodowały śmierć ojca i braci. Epidemia otruć, wywołana przez te zbrodniarki, utrzymywała cały Paryż w stanie terroru przez 20 lat. Śledztwo prowadzone przez policję doprowadziło do odkrycia całej grupy magów i alchemików. Którzy specjalizowali się w sztuce trucia bez obawy wykrycia. Znane są przypadki czarowników, alchemików, twórców magicznych proszków i trucizn, paktów z diabłem, składaniu ofiar z nowo dzieci, zaklęciach i świętokradztwach. Nawet kochanka króla, Madame de Montespan, uciekała się do czarnych mszy, aby zachować królewską łaskę za pośrednictwem słynnej czarodziejki La Vlaison, przeciwko której później postawiono oskarżenie o usiłowanie odebrania życia królowi. Niezwykłe szczegóły tych wydarzeń zostały opisane w książce madame Latour, która przedstawiła ścisłe związki między trucicielami a magami. Ludzie dokonujący tych zbrodni nie byli jednostkami odizolowanymi. Ich metody były zbyt pewne i zbyt łatwe, co wyraźnie wskazuje na działalność w zorganizowanych grupach przestępczych. Autorka porównuje owe grupy ze współczesnymi, zajmującymi się handlem narkotykami. Struktura średniowiecznych grup przestępczych była praktycznie identyczna ze współczesnymi. Istniała tam trzystopniowa struktura, a więc przywódcy, tak zwani niewidzialni byli kulturalnymi i inteligentnymi ludźmi, rozumiejącymi chemię, fizykę i prawie wszystkie nauki pożyteczne. Bez niewidzialnych doradców i nadzorców czarownicy i magowie byli bezsilni. Drugą grupę stanowili widzialni, magowie i czarownicy, posługujący się tajemniczymi procesami, skomplikowanymi rytuałami i przerażającymi ceremoniami. Trzecia grupa to tłum szlachty i plebejuszy, gromadzący się pod drzwiami czarowników i napełniający ich kieszenie w zamian za magiczne mikstury i podstępne trucizny. Kim byli intelektualni niewidzialni szefowie? W przypadku trucicielek Markizy de Bravilliers i jej kochanki Sainte-Croix był to Włoch Exili, który nauczył je sztuki trucia. Jego mistrzem był z kolei inny Włoch, Glaser, często opisywany jako niemiecki lub szwedzki chemik, który podążał za naukami Paracelsusa i zajmował stanowisko lekarza króla i księcia Orleanu. Historia tego człowieka jest mało znana i mógł on być pewnego rodzaju różokrzyżowcem. Intelektualni przywódcy, z których wywodzili się truciciele, byli uczonymi w dziedzinie chemii, fizyki, leczenia chorób, jak również alchemii, i rzekomo byli w posiadaniu kamienia filozoficznego, podobnie jak Różokrzyżowcy. Moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno szarlatani, zbrodniarze i zwyrodnialcy średniowiecznej Francji, jak i różokrzyżowcy chełpili się posiadaniem kamienia filozoficznego, czyli substancji umożliwiającej przemianę wszelkich metali w złoto lub srebro. Czy to przypadek, że podobny kamień filozoficzny posiadają współcześni międzynarodowi bankierzy, tworząc swoje bogactwo z nowego porządku świata, globalnego ocipienia czy zielonego nieładu? narzucone z góry unijne podatki w postaci wymyślonego ETS za rzekome zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla, który jest naturalnym wytworem świata roślinnego, czy dyrektywa budynkowa służąca do okradania obywateli z ich własności, to właśnie takie bardziej współczesne kamienie filozoficzne, które pod dyktando Unii wprowadza obcy polskiej racji stanu, nie rząd warszawski. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez bajkofitu. Link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 30, w którym opowiedziałem o średniowiecznych grupach przestępczych grasujących we Francji. Serdecznie zapraszam do odcinka 31 pod tytułem Okultyści, część 10.